Halo, halo, dzień dobry. W poprzednim odcinku mówiłem o tak zwanym Jędrzeju Kitowiczu, który w opisie obyczajów za Augusta III pisał o wojskowych, pisał o tym, że niektórzy wojskowi stosowali już tak zwany układ szermierczy, ale też w dalszej części swojego opisu obyczajów wspomina też o cywilach, o polskiej szlachcie, która też używała szabel. Jest ciekawy szczególnie fragment, który dotyczy tak zwanych szałaputów. Wspomina o tak zwanych szałaputach. Kim byli ci tak zwani szałaputi? To była po prostu drobna, miejscowa szlachta, często dosyć wyrywna, często dosyć, jakbym powiedział, gorącogłowa, która na przykład, nie wiem, przed takimi karczmami, przed takimi miejscowymi sejmikami, no, różnego rodzaju sztuki uprawiała, rąbania. Tylko, że Kitowicz nie wspomina tutaj o tym, że ci tak zwani szałaputi, czyli tak zwana ta miejscowa polska szlachta, nie stosuje żadnych układów szermierczych, tylko pisze wprost o tak zwanej po prostu rąbaninie, kiereszowaniu się w kordy, czyli po prostu kiereszowanie, czyli zadawanie sobie różnego rodzaju jakichś tam obrażeń za pomocą żelaza. I nie pisze tutaj o jakichś wybitnych umiejętnościach. Najprawdopodobniej wśród tej polskiej biednej szlachty też zdarzali się ludzie, którzy mieli jakieś większe umiejętności. Natomiast raczej Kitowicz przypisuje te umiejętności bardziej wojskowym, czyli bardziej osobom, które zajmują się na co dzień po prostu machaniem szablą. Natomiast szlachta, ci tacy regionalni, miejscowi wataszkowie, no Kitowicz tutaj nie wspomina, żeby po prostu ci tacy regionalni rębajłowie mieli jakieś po prostu niesamowite umiejętności. Co na przykład lubili strasznie ci szałaputi, no bo lubili używać żelaza, byli dosyć krewcy. Nasi przodkowie mieli po prostu krótki ląd. Pisze, że taką ich ulubioną rozrywką było na przykład, jak zobaczyli jakiegoś gościa ubranego na sposób niemiecki czy francuski w pończochach, w peruce, w jakimś tam żabocie, ich ulubioną rozrywką było wyciąć takiego galanta, czyli takiego eleganta po prostu szablą w pysk, czy szablą po prostu po twarzy i pogonienie takiego gościa na przykład w tych jedwabnych pończoszkach w błoto, prawda? I to było strasznie zabawne, strasznie śmieszne, że taki człowiek po prostu był później cały brudny i ten. Lubili też na przykład takiego później jegomościa obrabować z wszelkich kosztowności. Ale mogę tutaj Państwu powiedzieć, że troszeczkę usprawiedliwić też tą naszą biedną polską szlachtę, ponieważ tutaj jest mowa o początku XVIII wieku aż do połowy XVIII wieku i jest. Ja tutaj bym usprawiedliwił troszeczkę naszych przodków, ponieważ ten strój niemiecki wywoływał. Dlaczego ten strój niemiecki wywoływał taką dużą nienawiść? Dlaczego wywołał taką dużą niechęć? Otóż dlatego, że Polska w początku XVIII wieku była dosyć mocno, bym powiedział, odwiedzona przez Szwedów, przez Rosjan. Nawet mówi się, że II wojna północna w latach 1700 do 1721 była jeszcze gorsza niż ten potop szwedzki z połowy XVII wieku. Niektórzy historycy twierdzą, że druga wojna północna wyrządziła jeszcze większe straty niż ta pierwsza wojna północna z okresu właśnie tego pierwszego potopu szwedzkiego. Bo w zasadzie rozrabiali u nas i Szwedzi, grabili, rabowali. I też wojska sojusznicze na przykład, wtedy naszymi sojusznikami byli Rosjanie. A Rosjanie, bym powiedział, bardzo mocno pamiętali nam naszą obecność w Moskwie w 1612 roku. Pamiętali też, że w latach 60. i 70. dosyć mocno się z nimi na wschodzie uganialiśmy i stoczyliśmy wiele z nimi krwawych bitew. Także ta miłość polsko-rosyjska w tamtym czasie była troszeczkę wymuszona i ten sojusz też był taki, bym powiedział, no, troszeczkę na siłę. I Rosjanie w tamtym czasie też się zachowywali no, strasznie w dawnej Polsce. I no, aż po prostu włos się na głowie jeży, co oni tutaj w Polsce wyprawiali, potrafili palić całe wsie, potrafili gwałcić, potrafili zabierać żywność bez żadnego pytania i potrafili takich ludzi często gdzieś tam nawet jawnie po prostu zabić na ulicy. Także to, ta,
ta nienawiść też polskich panów braci do wszystkiego co obce nie była jednak mimo wszystko czymś dziwnym, szczególnie dlatego, bo wojska w tamtym czasie ubierały się na sposób niemiecki. Jak się widziało kogoś ubranego po prostu na wzór niemiecki albo francuski, po prostu generalnie zachodni, to przywoływało to w polskiej szlachcie takie po prostu najgorsze wspomnienia. No w połowie XVIII wieku też nie było po prostu lepiej. Na przykład w okresie wojny siedmioletniej Polska była nazywana tak zwaną karczmą przydrożną wojsk najemnych, bo na przykład tacy Prusacy przechodzili przez terytorium Polski bez żadnego pytania. Często robili kontrybucje, zabierali, nie wiem, żywność, zabierali krowy, zabierali, nie wiem, jakiś tam inwentarz gospodarczy bez żadnego pytania i wcielali jeszcze na przykład takich polskich poborowych, nikogo nie pytając. Ktoś złapali po prostu jakiegoś chłopa, czy biednego jakiegoś szlachcica i wcielali go do wojska. I później taki człowiek ginął, prawda? I inaczej postępowali też Rosjanie. W okresie wojny siedmioletniej też jak najbardziej przechodzili przez Polskę i sobie po prostu tutaj zakładali różnego rodzaju magazyny i też jak najbardziej rabowali, też plądrowali. Także ten strój niemiecki wywoływał wśród polskiej tej regionalnej szlachty dużą niechęć. Także tyle bym powiedział, jeśli chodzi o jakieś usprawiedliwienie też trochę naszych panów braci. Także tyle, jeśli chodzi może o Kitowicza. Jest jeszcze jeden taki kronikarz z XVIII wieku, który też wspomina dosyć mocno o Szabli. Franciszek Salezy Jezierski. On tam w jednym po prostu ze swoich dzieł pisze o sposobie machania szablą. To jest dosyć istotny też, bym powiedział, fragment, ponieważ pisze o tym, że narody mają swego rodzaju upodobania w machaniu szablą. I każdy naród, na przykład pisze tam o Węgrach, o Moskwicinach, o Turkach i o Polakach, że każdy naród w jakiś specyficzny sposób tą szablą po prostu macha. Na przykład pisze, że na przykład Węgrzy tnie na odlew, prawda? Pisze, że Moskwicin na przykład bije z góry, tnie z góry. Turczyn ku sobie, a Polak po prostu na krzyż macha. Także to jest bardzo też istotny fragment, który w jakimś sensie oddaje jakąś prawdę o polskiej szabli z okresu właśnie XVIII wieku. I po prostu Jezierski tam pisze o takich swoistych stylach, prawda? I to w jakimś sensie też nie można tego jakby brać za jakby totalny opis też polskiego stylu. Generalnie chodzi o to, że wszystkie narody używające szabli używały tej szabli troszeczkę w sposób podobny mimo wszystko, prawda? Taki Turczyn też zdarzało się, że ciął na krzyż. Taki Węgrzyn też ciął często na krzyż, czy taki Moskwici. To nie jest jakaś, nie wiem, tajemna nasza sztuka i wiedza, że po prostu, że tylko Polacy cieli na krzyż, a na przykład inne narody nie. Nie, techniki się pokrywały często. Można tylko mówić o tym, że niektóre narody miały większą tendencję do używania jednej techniki, a niektóre na przykład narody miały mniejszą. Na przykład Polacy akurat cieli tam na krzyż, a na przykład jakiś tam Moskwicin ciął z góry. Ale to też wcale nie oznacza, że Polacy też nie cieli z góry. Także te, już bym powiedział, te preferencje też były jak najbardziej płynne. Także nie można tutaj jakby się stale trzymać, że Polak to oczywiście cały czas musiał tą szablą na krzyż machać, a nie zdarzyło mu się wcale ani nigdy ciąć z góry, ani po prostu jakoś wykonywać tego cięcia na odlew, czy jakiś tam inny sposób. Także nie dajmy się zwariować. To nie jest prawda, że polska sztuka krzyżowa polegała tylko i wyłącznie na machaniu szablą na krzyż, prawda? Także to nie jest takie, bym powiedział. Druga sprawa, że też umiejętność, jeśli chodzi o umiejętności władania szablą, to też nie dajmy się też po prostu zapędzić w jakiś kozi róg i nie dajmy się też ogłupić. Generalnie no, przyszły one po prostu od Węgrów. No. Węgrzy z kolei nauczyli się najprawdopodobniej też machać tą szablą od Turków. Także ci pierwsi nasi nauczyciele to przede wszystkim Turcy i Węgrzy, prawda? Także od nich jakby czerpaliśmy na początku najwięcej. I oni byli na początku jakby mistrzami szabli. Później podobno to my mieliśmy po prostu te umiejętności większe, ale no to jest, bym powiedział, tak jak mówię, sprawa no już w jakimś sensie dyskusyjna. Co jeszcze pisze ciekawego Jezierski?
Franciszek Salezy Jezierski. Polecam na przykład jego dzieła, bo są bardzo ciekawe. Jezierski też tam pisze, że pod koniec XVIII wieku pisze o swego rodzaju kryzysie polskiej szabli. Pisze po prostu o tym, że epoka była po prostu miękka, tak zwany wiek, tak zwanej miękkości wieku i przeistoczeniu się po prostu mężów walecznych, mężów mocnych, w tak zwanych mężów grzecznych i zabawnych. Czyli po prostu pisze o jakimś swego rodzaju kryzysie wśród żołnierzy, wśród polskiej szlachty, która wcześniej jakieś miała upodobanie do władania szablą, natomiast później to upodobanie jakby przechodzi. I pisze na przykład bardzo taki ciekawy fragment, że jeżeli nawet dochodziło do pojedynków, na przykład pojedynków honorowych, jakąś zniewagę, to już często polska szlachta nie używa szabel. I to pisze już po prostu w latach 80., 90. XVIII wieku i pisze, że wolą już się strzelać z pistolecików, bo łatwiej jest nacisnąć spuścik i po prostu strzelić, niż tutaj wykazać się dużymi umiejętnościami, bo no, proszę mi wierzyć, no, wziąć pistolet, nabić, wycelować i strzelić, to każdy umie. Natomiast wziąć żelazo do ręki, machać z nim, mieć po prostu jakieś wyczucie dystansu, koordynację, mieć po prostu też jakąś technikę, to już jest zupełnie inna bajka. To już trzeba po prostu się wykazać jakimiś umiejętnościami. Także ta sztuka wbrew pozorom już zanika w końcu XVIII wieku. Także nie tak jak niektórzy twierdzą, że to zabory i w ogóle w okresie zaborów to wszystko, ta umiejętność po prostu machania tą polską szablą zaginęła. Nie, już mamy tutaj wyraźny fragment, że już pod koniec XVIII wieku Polacy tracą jakby zamiłowanie do szabli. Co jeszcze jest dosyć ciekawe, no i mamy tutaj rozbiory, mamy Polska przestaje istnieć. Na przykład w XIX wieku też niektórzy piszą też o polskiej szabli. I piszą to tak zwani encyklopedyści, czyli twórcy pierwszych polskich encyklopedii. Pisze na przykład Zygmunt Gloger, pisze na przykład Samuel Linde też na ten temat. Co ciekawe, u Glogera po raz pierwszy występuje taki zwrot sztuka krzyżowa. Tylko że niestety Gloger jeszcze nie jest taki zły, jeszcze czasami odwołuje się do jakichś źródeł. Na przykład, ale jeśli chodzi o Lindego albo Orgelbranda, to tutaj w zasadzie ci dwaj ostatni w zasadzie nie odwołują się do żadnych źródeł. I na przykład u tego Glogera często występuje taki termin sztuka krzyżowa, prawda? Po raz pierwszy on, nie wiadomo skąd to wziął, najprawdopodobniej odwołuje się tutaj do tego fragmentu Franciszka Salezego Jezierskiego, że Polacy cieli na krzyż. Natomiast Franciszek Salezy Jezierski nie wspomina o sztuce krzyżowej. Pisze po prostu, że owszem, cieli na krzyż, ale nie wspomina o tym, że to się nazywało sztuka krzyżowa. Także jak najbardziej Zygmunt Gloger, no, jeśli chodzi też o polskie encyklopedie z XIX wieku, to radziłbym je mimo wszystko brać z dużą dozą ostrożności. W XIX wieku nie było Polski i trzeba było po prostu pisać tak trochę jak Sienkiewicz pisał swoją trylogię Ku pokrzepieniu serc i tworzyło się dużo mitów na ten temat. Chodziło o wskrzeszenie jakiejś tam wielkości Polaków, chodziło o wskrzeszenie Polski. Polska była pod zaborami, chodziło po prostu o to, żeby odwołać się do jakiegoś symbolu. I takim świetnym symbolem byłaby po prostu szabla polska. I dlatego się tak gloryfikowało i dlatego tworzyło się tak dużo tych zapisów. Bo proszę mi wierzyć, w XIX wieku jest dużo zapisów na ten temat, na temat szabli polskiej. Natomiast encyklopedyści w ogóle nie podają źródeł, skąd to wzięli. Czy to wzięli z jakichś rozmów? No, trochę ciężko bym powiedział, jeśli chodzi o rozmowy, jak na przykład taki Gloger, encyklopedia powstała w 1900 roku, Linde w 1859, a jeszcze inna encyklopedia w 1864. To proszę mi wierzyć, skąd by, nie wiem, z kim oni mogli rozmawiać? No najwyżej z powstańcami z okresu powstania listopadowego. A powstańcy z okresu listopadowego, czy mieli jakąś wiedzę na temat polskiej szabli z okresu XVII wieku? Nie wydaje mi się. Dlatego to jest, bym powiedział, sprawa dyskusyjna. Jeśli chodzi o polskich encyklopedystów, brałbym dużą tutaj poprawkę. Bo tak jak mówię, w XIX wieku to tworzą się narody, trzeba tworzyć dużo mitów. I to wcale nie jest tylko dla Polski też, bym powiedział, charakterystyczne. Także to jest tutaj jak najbardziej znak
znak zapytania. Oczywiście też to było potrzebne, prawda? Ja tutaj nie chcę tutaj jak w jakimś sensie dezawuować dorobku polskich encyklopedystów, to było potrzebne, to było jak najbardziej fajne, ale tak jak mówię, trzeba na to brać dużą poprawkę. I tutaj mamy też ciekawą rzecz. Nagle w już mamy dwudziestolecie międzywojenne i mamy rok 1932 i nagle ni stąd, ni zowąd niejaki Józef Starzewski pisze, że po prostu znalazł pamiętnik swojego dziadka, tak zwanego Michała Starzewskiego i tak zwany traktat o szermierstwie. I wow, nagle mamy po prostu traktat mówiący o polskiej sztuce walki, prawda? Nie było tych traktatów nigdy w XVII-XVIII wieku. Nagle w 1932 roku ktoś wynajduje jakiś po prostu traktat o szermierstwie, który tam wspomina o tym, że kurczę, jest jakaś jednak szkoła walki, prawda? Tymczasem mogę Państwu powiedzieć, że jak się weźmie ten traktat do ręki Starzewskiego, jak się go zacznie czytać krytycznie, no to niestety mogę powiedzieć, że on nie ma żadnej wartości historycznej. Rzekomo napisany w 1830 roku. No rzekomo bym powiedział, bo na przykład niektóre zapisy w tym traktacie, na przykład Starzewski tam wspomina o szabli włoskiej i ta szabla włoska powstała w latach 90., czyli w 1890 roku. Traktat rzekomo powstał w 1830. Skąd twórca traktatu z 1830 roku mógł wiedzieć, że w 1890 powstanie jakaś szabla włoska? Tam się dużo pisze o szablach, tylko że nie pisze się o szablach polskich. No, jest tam dużo zwrotów tajemniczych jakichś. Jest kilka zwrotów cennych. Na przykład pisze się o polskiej piekielnej czwartej, takiej technice, o której tam kiedyś będę mówił. Natomiast jeśli chodzi o czy to jest taki typowy traktat, no bym powiedział, sprawa mocno dyskusyjna. No i na szczęście po prostu mamy też, także tak jak mówię, Starzewski nie jest jakimś po prostu jakąś wyrocznią, to jest raczej falsyfikat, mówiąc wprost. Na szczęście mamy też inne źródła, mamy też źródła zachodnie i o tych źródłach zachodnich będę mówił może w następnym odcinku. Źródła po prostu obcokrajowcy też pisali o polskiej szabli, także tyle jeśli chodzi o polskie wiarygodne źródła dotyczące szabli polskiej. Natomiast obcokrajowcy też jak najbardziej pisali o tym i może o tym opowiem w kolejnym odcinku, bo ten odcinek dotyczący pisania o szabli polskiej przez obcokrajowców jest dużo bardziej szczegółowy, dużo bardziej ciekawy, bo okazuje się, że często obcokrajowcy mogli napisać więcej o nas niż my. No my niestety mieliśmy taką tendencję, że raczej nie pisaliśmy o pewnych rzeczach i albo pisaliśmy bardzo lakonicznie. Także może tyle na dziś. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich odcinków. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Gorąco zachęcam do dalszego oglądania i dalszego subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.